Hello everyone, witajcie kochani, 4 grudnia, dzisiaj znowu pracuję, 8.17, ale nie będę was zanudzać już pracą, tylko dzisiaj pokażę wam, co robiliśmy w zeszłym roku w tym czasie, a mianowicie było weselicho. Widzieliście te główne imprezy, ale pokażę wam te wcześniejsze. Wczoraj planowałam opowiadać wam wszystko tutaj w tym pokoju, ale mimo tego, że tutaj taki bałagan był i nadal jest, to dużo osób się tu kręci. Więc nie będę już więcej robić pogadanek z Krumrumu. Ja wam powiem, że robimy Secret Santa w tym roku. Zgłosiłam się. Poranek dnia pierwszego. Tutaj mamy VAT na ceremonii. Jest to namaszczanie kurkumą rąk i stóp przez członków rodziny. I to jest osobno zazwyczaj dla panny młodej, osobno dla pana młodego. U nas to było wszystko razem. Chcielibyście zobaczyć fragmenty mojej ładnej ceremonii? Tutaj za bardzo znaczenia niczemu nie będę mówić, bo się po prostu na tym nie znam. Tego dnia więcej oficjalnie się nic nie dzieje. Po tej uroczystości ceremonii jest posiłek. I wieczorem kobiety ozdabiają ręce mandalą. Oczywiście panna młoda ma największe, najwspanialsze, a często artysta, który robi je, obskakuje całą rodzinę właśnie robiąc u nas. Było tam lekkie zawikłanie i do nas nikt nie przyszedł, więc pojechaliśmy na miasto. Mąż za pomocą znajomych po prostu wyszukał kogoś, kto mi to zrobił, że tak powiem, prywatnie. Nie mam za często możliwości, więc poprosiłam o jak największe też. Czemu nie? Często robią dużo mniejsze właśnie te osoby, które idą w gości, no ale oni to robią tam, wiecie, co 2 tygodnie. W sezonie weselnym po prostu bardzo często. A ja nie mam takiej możliwości, więc chciałam, jak już to takie porządne, wielkie. No i to tam, wiecie, schnie i potem odpada i zostaje wzorek. Taki tatuaż schenny. Bardzo mi się to podoba. Mogłabym nosić częściej. No i potem 2 dnia rano idzie się na modlitwę do domu. Jest przynoszona święta księga do domu i po prostu idziemy się jakby pomodlić o błogosławieństwo. Tam jest sprawiane całe takie modły a la msza. I potem też jest oczywiście jedzenie, pogadanki i tak dalej. I tego dnia były 3, że tak powiem, punkty. Jedno było właśnie to modlitwa przy tej księdze guru, którą przynieśli do domu i to tak, wiecie, jakby ceremonialnie. Ojciec, brat, po prostu procesja mężczyzn z rodziny szła i niosła to na głowie. Nawet mój mąż został zaangażowany tam. Na naszej takiej ceremonii robił to teściu. Chcielibyście zobaczyć z mojego ślubu indyjskiego większy fragment filmów. Na razie tylko chyba teledysk udostępniłam, a mam tego dużo więcej. Tylko siła przerobowa mojego komputera nie jest taka dobra. W każdym bądź razie tego samego dnia, dziś w godzinach godziny 16-15, było rozdanie prezentów dla panny młodej, dla pary młodej, ale takie, wiecie, jakby ciuchowe, wyprawkowe, taką wyprawkę robiliśmy, tak? Były tam jakieś takie, wiecie, naczynia, kuchenne sprawy i tak dalej. I to wszystko jest, że tak powiem, monitorowane. Kto co daje, jest to spisywane. I potem też para młoda, w tym przypadku panna młoda, bo my jesteśmy od rodziny panny młodej, po prostu musi też dać innym te materiały na stroje.
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਬਹਿਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ ਤੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ Mam nadzieję, że Wam się podoba przygotowany materiał, nawet jak jest trochę chaotycznie. Zauważcie, że na każdą ceremonię mamy inny zestaw ciuchów. Każdy musiał się przebrać, uszykować. Trzeba się, wiecie, pokazać. A potem wieczorem jeszcze była Dragonite i to jest jakby taka dyskoteka, coś a la nasz panieński. Tutaj jest różna ta tradycja, bo tutaj była tylko strona panny młodej, ale na moim były obydwie strony. I chyba w większości jest to jednak rozdzielone, że osobno rodzina panny młodej i osobno rodzina pana młodego, bo oni dopiero oficjalnie razem imprezują, jak idą do świątyni i wszystko, co następuje później, czy jakby po ślubie. Do ślubu wszystko jest osobno. W obydwu domach się dzieje. I jeszcze jeden, to oczywiście to może być rozciągnięte jakby jedna impreza na dzień, tutaj była kumulacja trzech w dzień, ale to wszystko zależy od organizacji, bo to wiadomo, przy każdym z tych aspektów jest też posiłek, wiecie, stoły, talerze, krzesła i tak dalej, więc często łatwiej jest zrobić wszystko naraz.
No to ja już po przerwie, ale po filmiku. Dajcie w komentarzu wszystkie, jeśli obejrzeliście do końca. Zapraszam na kolejny vlog nas już jutro. Na razie. Pa. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie wspomnienia z Indii. Pa, pa. Weekend zakończony. Do jutra. Do zobaczenia. Znaczy, cię z Wami to w środę, ale z poniedziałkowego vlogu jutrzejszego. Ja się dowiedziałam, że pracuję w Wigilię do 20 od 11, tak? Jakoś tak, no. Do 20 na tym się skupiłam, więc chyba zrobimy po angielsku święta w pierwszy dzień świąt, bo dzieci będą już spały, czyli będą chciały spać, więc bez sensu.